Dzień dobry, witam Państwa w czwartek, 10 września ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o nowym modelu Opla Astry, który produkowany będzie w Gliwicach, możliwości pomocy uchodźcom także w naszym mieście oraz zmodernizowanym otoczeniu kaplicy Gallich. Tomek Czoik, zapraszam. Pod koniec września w gliwickiej fabryce Opla ruszy produkcja nowej Astry 5. generacji. Samochód będzie kompaktowy i przystosowany do miejskich warunków. Będzie też wyposażony w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Na polskim rynku auto pojawi się w październiku, a na eksport trafi w listopadzie. Produkcja ma spowodować wzrost sprzedaży nie tylko w gliwickiej fabryce, ale w całej polskiej branży motoryzacyjnej. Udział gliwickiego Opla pod względem sprzedaży samochodów na polskim rynku wynosi 48%. Z gliwickiej fabryki na krajowy rynek trafia rocznie około 2% samochodów, na eksport z kolei około 98%. Opel był pierwszą fabryką, która pojawiła się w gliwickiej podstrefie. Działalność produkcyjną w Gliwicach spółka General Motors Poland rozpoczęła w październiku 1998 roku. W najbliższą sobotę, 12 września, od 8 do 12 w Ostropie odbędzie się zbiórka starych opon. Będzie je można oddać na parkingu przy cmentarzu parafialnym kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego przy ulicy Daszyńskiego. Zbiórkę organizuje Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Stare opony oraz inne odpady można oddać również do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Rybnickiej. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17 oraz w soboty od 7 do 13. W dni wolne od pracy i święta jest on nieczynny. Tematem ostatnich tygodni jest fala uchodźców. Póki jednak zostaną podjęte wiążące decyzje na szczytach władzy, niektórzy już teraz pomagają. Przykładowo Klub Jagielloński zbiera namioty, koce, karimaty, śpiwory oraz odzież. Zbiórka trwa od piątku w siedzibie klubu, czyli na Zwycięstwa 13:9 w godzinach od 10 do 17. W sobotę to, co uda się zebrać, zostanie zawiezione do Budapesztu. Obojętny wobec problemu uchodźców nie pozostaje Kościół. Ostatnio arcybiskup diecezji katowickiej powiedział wprost: jesteśmy gotowi otworzyć nasze drzwi. Także nasza diecezja gliwicka jest gotowa, ale jak mówi jej rzecznik, najpierw trzeba rozeznać temat. Potrzebna jest z całą pewnością najpierw pomoc doraźna, taka, którą potrzebują wszystkie osoby, które znalazły się nieoczekiwanie w potrzebie. I taką pomoc świadczy Caritas na co dzień. Do takiej pomocy nasz Caritas jest przygotowany. Oprócz tego będzie potrzebna pomoc innego rodzaju, pomoc związana z zakwaterowaniem, ze znalezieniem lokali zastępczych, pomoc, która bardzo mocno wybiega ponad to, do czego nasz Caritas jest nie tylko przyzwyczajony, ale z czym ma pewnego rodzaju już doświadczenie. Spotkanie diecezjalnych dyrektorów Caritas, które odbędzie się teraz na dniach w Warszawie, ma ten temat nieco przybliżyć. Myślę, że również nasz dyrektor Caritas przyjedzie z tego spotkania bogatszy o pewną wiedzę, która pomoże nam nasze działania uczynić bardziej skutecznymi i konkretnymi. Odrestaurowana niedawno kaplica Gallich w parku przy ulicy Kozielskiej zyskała godną oprawę. Zakończył się remont muru okalającego zabytek. To jednak nie koniec zmian. Wraz z końcem ubiegłego roku zakończyły się prace modernizacyjne w kaplicy Gallich. Zabytkowy obiekt doczekał się gruntownej renowacji. To były bardzo kompleksowe prace, właściwie od izolacji fundamentów przez uzupełnienie murów po renowację dachu, uzupełnienie go, właściwie położenie na nowo dachówką, która kształtem, rozmiarem, kolorem przypomina tę oryginalną. O to chodziło, żeby ten obiekt, neogotycki obiekt, jak najbardziej przypominał ten, który pamiętamy, właściwie my nie, ale historycy z dawnych pocztówek, z dawnych przekazów. Prace nie spoczęły jednak tylko na samym budynku. W tym roku zmieniło się także najbliższe otoczenie zabytkowej kaplicy. W tym roku został przeprowadzony remont ogrodzenia, muru okalającego park oraz kaplicę. Usunięte zostały stare tynki, przeprowadzona została izolacja fundamentów, spękania zostały naprawione i na nowo zostały położone nowe tynki. Kaplica Gallich to miejsce, które wciąż nie jest znane dużej ilości gliwiczan. Powód? Zabytku przez długi czas nie można było zwiedzać.
to dlatego, że to był, że kapliczka stała na terenie dawnego szpitala zakaźnego. No i na ten teren wiadomo, że nikt nie wchodził, nie miał dostępu. Dodatkowym walorem kaplicy jest fakt, że cały czas jest ona osnuta mgiełką tajemnicy. Cały czas wymaga to takiej dokładnej kwerendy archiwalnej, żeby prześledzić, kto to zbudował, do kogo to należało. Możemy tylko mówić, że jest związana z rodziną Gallich. To jest rodzina włoskiego kupca, który tu przyjechał do Gliwic, zaczął robić interesy, między innymi handlował przyprawami. To wtedy było bardzo intratne zajęcie. Historia historią, ale otoczenie kaplicy w najbliższej przyszłości czekają kolejne zmiany. To jest niespodzianka, ale już mogę Państwu zdradzić, że ten park jeszcze bardziej się zazieleni. Planujemy jesienną akcję nasadzeń rozpocząć właśnie w tym miejscu. Straszący do niedawna swą tajemniczą przeszłością, ale przede wszystkim wyglądem, obiekt zmienia się nie do poznania. Kto wie, może niebawem park przy ulicy Kozielskiej stanie się kolejnym miejscem spotkań i rekreacji w Gliwicach. Były to wiadomości telewizji Imperium, dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Pora na wiadomości sportowe. W kolejnym sparingu rozegranym w okresie przygotowawczym NBD Gliwice zremisował na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała 3-3. Bramki dla gospodarzy strzelali Franc, Machura i Kmiecik. Dla Gliwiczan trafiali Jagiełło, Wojtas i Śmiałkowski. Wydarzeniem tego spotkania był debiut w barwach NBD-u tego ostatniego. Dominik Śmiałkowski świetnie wkomponował się w drużynę. Pozyskany z GAF-u Gliwice zawodnik zaliczył w tym sparingu asystę i wpisał się na listę strzelców. Był to ostatni już sprawdzian pomarańczowo-srebrnych przed ruszającymi za półtora tygodnia rozgrywkami w Ekstraklasie Futsalu. Pierwsze spotkanie NBD rozegra 20 września z Gwiazdą Ruda Śląska. W drugiej grze kontrolnej, rozegranej przed sezonem, siatkarki AZS-u Gliwice wygrały z Silesią Wolnej Mysłowice 4-1. Trenerzy postanowili, że bez względu na wynik zostanie rozegrane 5 setów. Pierwszy set w zasadzie bez historii. Akademiczki z Gliwic prowadziły od początku, wygrywając tę partię do 17. Przegrana zmobilizowała mysłowiczanki, bo w drugiej odsłonie tony były lepsze, wygrywając do 20. Najbardziej zacięta była trzecia partia. Od początku do końca grano punkt za punkt. Dopiero przy stanie 25-25 szale na swoją korzyść przechyliły gliwiczanki. Czwarta i piąta część tego meczu to już pewne prowadzenie od początku podopiecznych Krzysztofa Czapli i w konsekwencji wygrana w całym spotkaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.